Witam serdecznie w kolejnym odcinku i możliwe to, że przedostatnim odcinku dziennika przygód Dragon Quest 11 w wersji na Nintendo Switch, gdzie opowiadam, co się działo w trakcie grania, jak stoją sprawy, jak się tutaj rozwija fabuła, co było robione, co było zaskakujące, co było niedobre. W ostatnim, jak mowa już o niedobrych rzeczach, które udało się pokonać, w poprzednim odcinku udało się naklepać tak jakby głównego przeciwnika, czyli Mordegona, w całkiem epickiej walce na szczycie jego niszczącego się zamku. Mordegon w postaci Mordragona został zamordowany przez nas, udało się uciec, jakiś tam tajemniczy głos, o tym nie powiedziałem, należąc do mędrczyni, która no, też naprowadziła Erika na naszą drogę. Właśnie ta mędrczyni mówiła: tak, super, żeście zrobili fajne rzeczy. I latający wieloryb nas zabrał w bezpieczne miejsce. Wszystko zostało... Daliśmy szansę temu światu, całemu światu, żeby rozkwitnąć na nowo, ponieważ drzewo życia wróciło na swoje miejsce. Można wszystko odbudować, wszystko powinno wrócić do normy. Jednakowoż, jak to często w Dragon Questach bywa, nawet mimo, że leciały już napisy końcowe, to nie jest wszystko, to nie jest koniec. To nawet blisko końca chyba nie jesteśmy, gdyż wydarzenia z tego odcinka są takie, a nie inne. Wydarzenia po napisach końcowych zaczynają się, gdy prawie cała ekipa, no, Weronika poświęciła swoje życie w momencie, kiedy Mordegon niszczył drzewo życia i dostaliśmy tęgę baty. Dzięki jej pomocy udało się reszcie drużyny przeżyć. Ekipa wznosi jakiś toast, czy ma zamiar wznieść toast, stojąc przy jej grobie, przy grobie Weroniki. I doszli do wniosku, że to jednak nie jest tak, że to tak nie powinno być, że to nie jest dobre. Odbywamy troszkę podróży po świecie. Odwiedzamy starych znajomych, nie dzieje się tam nic szczególnie ważnego. I ostatecznie trafiamy do miejsca, gdzie, jak pamiętamy, w jednym z wcześniejszych wydarzeń odwiedziliśmy latające jakieś dziwne miejsce, w którym istoty dość śmiesznie wyglądające nadzorują, sprawują pieczę nad światem, czy też obserwują, co się dzieje. I ruiny, no został tylko jeden fragment tych latających wysp. Pozostałe pospadały na ziemię, zniszczone przez Mordegona. I odwiedzamy ruiny jednej z takich właśnie wysp, które tam pospadały, dość ciekawych. Znajdujemy mural, który wydaje się opowiadać, że te wszystkie duszki Toku, te duszki czasu, zbierają się w jednym miejscu i że to może mieć coś związek z czasem, z podróżą w czasie. Niedaleko tego miejsca odnajdujemy koło czasu. Nie mylić z serią dość, w mojej opinii, nudnawych książek z fantasy. Odnajdujemy koło czasu i szukamy miejsca, gdzie możemy tego przedmiotu użyć. I takie miejsce znajdujemy. Jest to drzwi do straconego, czy też drzwi do przeszłego czasu, minionego czasu. Tam wszystkie Toku pielgrzymują, zbierają się, włażą tam. Wielka wieża, do której drzwi możemy otworzyć właśnie za pomocą tego koła czasu. Możemy tam dotrzeć tylko za pomocą też latającego wieloryba. I wchodzimy tam niezwłocznie i widzimy, że ten czarny duszek, którego widzieliśmy chyba jeszcze w intrze, który, przepraszam, przywoływał jakąś tam gwiazdę i którą to gwiazdę, tę kulę wielką na pustyni, którą to kulę zniszczył swoim olbrzymim mieczem Mordegon, bo to był właśnie on, nie do końca wiedziałem, bo przypakował trochę od czasu pierwszego spotkania, to był właśnie Mordegon. Przy okazji gigantyczny miecz dwuręczny Mordegona mamy ze sobą. Ten miecz, on nam wtedy zabrał ten miecz światła i przerobił na swoją modłę. Teraz my ten miecz mamy. Dość paskudny, no ale wszyscy w drużynie nam radzą, żebyśmy się z nim nie rozstawali. I co się dzieje? Docieramy na szczyt tej wieży czasu. Tam jest strażnik czasu, wielki, wysoki Toku, o dość łagodnym głosie.
i proponuje nam, co następuje. Ponieważ wykuliśmy nowy miecz światła, więc tylko my jako bohater, potom czy też potomek bohatera możemy zrobić myk. Możemy taki zrobić myk, możemy rozbić kulę z piaskiem czasu i literalnie wrócić, cofnąć się. Cofnąć się w czasie, z tym, że jest taki myk, ponieważ to może zrobić tylko bohater, cała ekipa musi zostać, musimy opuścić swoich towarzyszy, musimy opuścić ten świat i te wydarzenia chcemy wrócić do momentu, gdzie tuż przed walką z Mordegonem w Drzewie Życia, koniec aktu pierwszego, rozdziału pierwszego gry, wszystko anulujemy, wszystko odsuwamy w niebyt, wszystko to, co zrobiliśmy, przestaje mieć znaczenie. Bohaterowie zapomną, nie będziemy mieli tych wspólnych wspomnień, które... No to jest Dragon Quest, to jest gra lekka, to nie jest gra na poważnie, ale to jest troszkę jak Nier. Troszkę jak te kasowanie save'ów z Nier, w mojej opinii. Nie ten kaliber oczywiście i nie ten klimat, ale to jest coś w tym stylu. Według mnie. Gra się pyta ciebie chyba z 5 razy, no minimum 3, czy faktycznie chcesz to zrobić, czy chcesz porzucić to wszystko. Oczywiście, na szczęście przedmioty, które zebraliśmy, weźmiemy ze sobą, ale no umiejętności, levele postaci, no siłą rzeczy, no oprócz naszego bohatera, no te postacie, które, z którymi wędrowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, odchodzą w niebyt. Nie ma ich, opuszczamy ich. Oczywiście decydujemy się to zrobić. Nasz główny bohater rozbija te kule czasu swoim mieczem światła i podróżuje wstecz. Ciekawe, co ten czarny duszek, co tam nas prześladuje, uczynił. No, w każdym razie cofamy się do czasu tuż przed wyruszeniem do Drzewa Życia, by odzyskać miecz światła, który tam jest, i postacie, które spotkaliśmy po drodze, Henryka jeszcze nie ma z nami, wszystkie postacie mają levele takie, jakie miały wtedy, w tym czasie. Co więcej, mają taki sam ekwipunek, jaki miały wtedy. Tak więc jeżeli ktoś sprytnie porozkładał itemy, to na przykład cenne jakieś przedmioty, to mu się zdublowały. Tak więc taki myk. Mógł zabrać przedmioty, dać postaciom cenne przedmioty, żeby miały je na sobie, i cofając się teraz, te przedmioty mamy zdublowane. Nawet bohaterowie zauważają, coś taki wyższy jesteś, i skąd masz taki miecz taki paskudny? Skąd żeś to wziął? Tak więc... jeszcze miecz światła się rozbija, ten, który mieliśmy, się rozbija, jedyny porządny ekwipunek to ten dwuręczny, paskudny miecz Mordegona. I Weronika jest z nami, żyje jeszcze, nic jej się nie stało. I jeszcze jeden dość przyjemny aspekt dla każdego poszukiwacza skarbów, wszystkie skrzynki ze skarbami, których do tej pory nie otworzyliśmy, pozostają nieotworzone. Tak więc jeżeli przy Drzewie Życia tam są skrzynki z mini medalami, to te mini medale możemy wyciągnąć ponownie, dodajemy je do naszego. No, bardzo sprytne, bardzo fajne. Odbywamy całą ponownie podróż do Drzewa Życia. Ponownie jest ten dialog, na który zwracałem uwagę, jak Weronika i Serena rozmawiają, że czy liście naszego, nasze liście, nas reprezentujące, spadną z drzewa życia w tym samym czasie, z Yggdrasila w tym samym czasie. No i teraz to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wiedziałem, że coś w tym jest, ale no teraz wreszcie rozumiem.
Docieramy do serca rdzenia drzewa życia, gdzie tkwi miecz światła. I oczywiście Jasper nas, który działał pod dyktando Mordegona, nas atakuje. Wcześniej zamiótł nami podłogę, a teraz nie można było go ruszyć, a teraz haha, fuck you, bo dzięki mieczowi Mordegona niszczymy tę jego barierę i pokonujemy go. Jasper, zamiast przez kolejne kilkadziesiąt godzin nas prześladować i stanowić kolejną przeszkodę na drodze do finałowego bossa, ginie, rozpada się w pył w tym właśnie momencie. Król Heliodoru, który jak wiemy, jest opętany przez Mordegona, nie daje nic po sobie poznać. Tutaj wyciąga łapsko po miecz światła, który nasz bohater wyjął z tego rdzenia, ale macki tego czarnego stworka, który przybył za nami, cofnął się w przeszłość do naszego czasu, te macki dają po łapach temu królowi, nie, zostaw ten miecz, i Mordegon się cofa. Mordegon w ciele króla. Henryk widzi, co się dzieje, też rozumie, też nie traktuje nas już jako śmiertelnego wroga. Król Heliodoru i Mordegon w nim przebywający, ukrywający się w nim, postanawia wziąć nas, przepraszam, jak nie siłą, to sposobem. Zaprasza nas do zamku, gdzie jest wielkie święto, zło pokonane, tutaj wielki zły ukrywał się w Jasperze, wszystko jest super. Wioska, tutaj nasza rodzinna wioska, która nie stała się ostatnim bastionem ludzkości, ale dalej jest zrujnowana, zaprosił, przesłuchajcie, tutaj przepraszam was, tutaj wszystko będzie dobrze, zjedzcie dobrze, pouwalniał nas, na naszą rodzinę, wszystkich naszych mieszkańców naszej wioski, wyprawił wielką ucztę, to wszystko jest, tutaj nocleg i w ciągu nocy zakrada się do nas król właśnie, żeby ukraść nam miecz światła i znowu dostaje po łapach od tego czarnego duszka i to budzi naszego głównego bohatera, i robi się zamieszanie. Król ucieka do sali tronowej, gdzie podążamy za nim, jest walka z Mordegonem, który już się ujawnił. Nie ma innej możliwości, nakłada na nas w trakcie tej walki bardzo nieprzyjemny czar, mianowicie wszelkie czary leczące zamiast leczyć ranią, czyli coś jak status zombie z Final Fantasy. To mi troszkę namieszało, mimo że główny bohater ma dość dużego powera, dość dużą moc, to jednak troszkę to... Walka przez to była dość trudnawa z Mordegonem właśnie, ale się udało. I Mordegon jest de facto pokonany, de facto zabity na śmierć i jest dobrze, król Heliodoru wraca do pełni zmysłów, znowu może jakaś nowa okazja do przedłużenia uczty i tak dalej. Jade rozpoznaje faktycznie ojca, który wrócił do zmysłów, jest ok, super wszystko. Weronika poryczała się ze wzruszenia, że coś dobrze, mam takie uczucie, że coś tak nagle jest lepiej niż powinno być wręcz. Henryk dołącza do naszej drużyny. Wtem spada wielkie coś, bo gwiazda, którą, czy też kula magiczna, którą wcześniej Mordegon de facto zniszczył, teraz niepowstrzymany przez nikogo czarny duszek przyjął te gwiazdę na klatę i zmienił się w wielkie, potężne coś, co jest najprawdopodobniej bardzo, ale to bardzo groźne. I tutaj nasi bohaterowie, widzą, że wielkie coś spada na ziemię, nauczeni doświadczeniem z Chrono Trigger, Xenogears i Final Fantasy VII, postanowili nie odwlekać tego na kolejne tysiące lat, nie zostawiać tego następnym pokoleniom kolejnego problemu, postanowili już teraz się tym zjawiskiem bliżej zainteresować, ponieważ teraz nie mamy żadnego latającego wieloryba, więc na piechotę się udajemy na plażę, gdzie faktycznie wielkie boom było, nie jest dobrze.
to jest coś groźnego się pojawiło i w tym momencie za naszymi plecami pojawia się nie kto inny jak sam Mordegon. No i widząc szok, a teraz no, jestem w takiej postaci, no i Mordegon zmienił się w mędrczynię, tę samą mędrczynię, która wcześniej kierowała Erikiem, pokierowała go w stronę naszego bohatera, tę samą, która pomagała, służyła radą naszemu głównemu bohaterowi, gdy ten był w pewnym dołku psychicznym i odczarowuje, czy też nadaje moc temu instrumentowi Weroniki, za pomocą którego można tego wielkiego latającego wieloryba przywołać, co też niezwłocznie czynimy dzięki pomocy mędrczyni i udajemy się do Heavens Above, nie Heavens Above, czyli nie biosa nad nami, tylko Heavens Above, bo tłumacze Dragon Questów uwielbiają te gierki słowne swoje i bardzo dobrze, bo gra jest dużo lepsza dzięki temu tłumaczeniu niż bez, w mojej opinii. I lecimy do tych latających wysp, które są niezniszczone w tej linii czasowej, czy też w tym czasie przez Mordegona, bo go już nie ma, Mordegona. I ten cały rozbity mural i tak dalej, który tam widzieliśmy, no można zobaczyć pełnej okazałości. Okazuje się, że jakiś smog jeszcze wcześniej próbował chronić świat przed tym, czy też stworzył drzewo, coś takiego. Cały ten mural, cała tam jest ta mitologia. Są posągi tych czterech mitycznych bohaterów, którzy w przeszłości wcale nie walczyli z Mordegonem. To nie on był głównym złym. Oni walczyli z Kalasmosem. Kalasmos to jest ten czarny duszek, który obecnie jest potężnym pakerem i właśnie ten potężny paker zagrażał eony, czy też no, w mitycznych dawnych czasach to on zagrażał całemu światu, to na niego bohater główny nasz wykuł miecz światła i to on go pokonał. Lecz czy na pewno? Mianowicie, no, to jest Dragon Quest. Dragon Quest oferuje różne ciekawe zagadki, czy też wesołe, niespodziewane zakrętasy fabularne. Przepraszam. Co musimy zrobić? Teraz musimy zrobić, są różne wspomnienia przechowywane przez drzewo życia w kilku różnych punktach świata i musimy te punkty odwiedzić. Co też czynimy? I no, generalnie powtarza się to samo, jednak po obejrzeniu trzeciej historii z przypomnieniem historii Erdwina i jego towarzyszy, którzy no, szkolili się, zbroili na Kalasmosa, jak się teraz tego dowiedzieliśmy, odwiedza nas ktoś. Tutaj znowu mamy okazję porozmawiać z mędrczynią, która nas tutaj prowadzi, opowie nam wszystko. Z tym, że trzeba sobie przypomnieć jeszcze pewne rzeczy. Jak nasz główny bohater jest odrodzonym tamtym bohaterem sprzed wieków, tak samo Serena i Weronika to odrodzone, czy też może nie reinkarnacja, ale powiedzmy moc, wiedza, przeznaczenie Sereniki. Czyli jednej, czyli towarzyszki tego głównego bohatera, który miał w sumie trzech towarzyszy, czarodzieja, rycerza i powiedzmy, nie wiem, kapłankę, kleryka, właśnie tę Serenikę. No i Serena i Weronika to powiedzmy kontynuacja tej nobliwej tradycji. I z tym, że no tutaj, żeby dokładnie wszystko powiedzieć, najpierw mędrczyni na chwilę przynajmniej. Tutaj, jak pamiętamy, Weronika została zamieniona, jej postać została zmieniona w dużo, dużo skromniejszą, mizerniejszą w trakcie tego magicznej przygody, magicznego ataku i została taka do tej pory, ale teraz mędrczyni przynajmniej na potrzeby pokazu opowieści z przeszłości przywraca Weronikę do jej normalnej postaci. Tak więc siostry i obie siostry zmieniają się w drzewo i to drzewo opowiada nam historię. Historia jest dosyć smutna, bo główny bohater sprzed wieków, Erdwin, pokonuje Kalasmosa, wbija ten miecz, chce zadać mu ostateczny cios, ale sam dostaje ostateczny cios pod żebro, dostaje kosę od czarodzieja.
który mu towarzyszył. Morkanta, Morkant w angielskim tłumaczeniu. O co chodzi? Kalasmos opętywał, czy też zło opętało tego zdradliwego czarodzieja i w zamian za obietnicę mocy, no, kazało tego naszego Erdwina, luminarza, świetlistego bohatera, zabić. Więc Erdwin ginie zdradziecko, a Morkant przejmuje sporą część mocy, czy też prawie całą moc Kalasmosa i staje się Mordegonem. Tak więc to jest ten czarodziej niedobry, to stąd się wzięło. Serenika, która jakoś, nie wiem, nie było jej w czasie tego zadawania tego ostatecznego ciosu, przybyła na miejsce zrozpaczona, bo jej uczucia, jak się okazało, były dość silne wobec bohatera. Za pomocą tych całych duszków z tych latających platform nie byli w stanie zadać ostatecznego ciosu, jak już bohatera nie ma, więc no, odłożyli problem zostawili ten problem przyszłym pokoleniom. Swoją magią stworzyli, zamknęli go w tej kuli i umieścili hen daleko na niebie, żeby jak najdalej jak potrafili. I tu jest ciekawy myk, mianowicie Serenika starała się znaleźć sposób, wynaleźć jakiś sposób, jak to odczarować, jak to wszystko odwrócić, jak pomóc, jak przywrócić tego bohatera naszego do życia. Najpierw była w bibliotece. Widzieliśmy pośród tej śniegowej krainy, była taka wielka biblioteka, dość dziwna. Tam znalazła rozwiązanie i udała się do wieży tego straconego, minionego czasu, w której sami byliśmy. Nawiasem mówiąc, i biblioteka, i ta wieża jakoś podobną architekturę mają, podobny styl. Udaje się tam na górę z mieczem, żeby rozbić, tak jak my to zrobiliśmy wcześniej, rozbić kulę z piaskiem i cofnąć się w przeszłość, cofnąć się w czasie, by uratować ostrze z głównego bohatera, ale ona nie jest luminarzem, ona nie jest naszym światłym bohaterem, więc ten miecz się rozpada i ona upada wyczerpana, zrozpaczona. Te tokus ją otaczają i zmienia się Serenika, zmienia się w strażnika czasu, którego spotkaliśmy, którego już widzieliśmy. To jest ta postać z przeszłości, to strażnik, czy też strażniczka czasu, to jest ktoś, kto może, jeżeli pobudzimy pamięć, jeżeli sobie przypomni rzeczy z przeszłości, może nam coś pomóc, może nam coś powiedzieć, bo w tych wizjach widzieliśmy, że żeby się w ogóle do Kalasmosa dostać, ta czwórka starożytnych bohaterów użyła bardziej zupgrade'owanej, opancerzonej wersji latającego wieloryba, której my nie mamy. Tak więc udajemy się do... A nie, przepraszam, jeszcze się nie udajemy, bo jest jeszcze jedna tajemnica. Jedna tajemnica do rozwiązania. Kim jest ta mędrczyni? Skąd taki ktoś się wziął? Ja myślałem, że ta mędrczyni to jest właśnie Serenika, która tutaj czuwa nad nami, prowadzi nas na dobrą ścieżkę, ku dobremu celowi, happy endowi, a tu nie. Bo tutaj, no, dobrze mówi mędrczyni, to teraz pokażę wam moją prawdziwą postać. I zmienia się w tego czarodzieja, Morkanta. No, widocznie się on się lubi zmieniać w kobiety. No, takie mamy czasy teraz, nieważne. Morkant tłumaczy, kiedy... Tak, to jestem ja, ale nie bójcie się mnie. To ja byłem Mordegonem, kiedy zło opętało mnie. Jakaś część mnie opierała się temu i ta część trwała do teraz. Teraz, obecnie, kiedy zgładziliście wreszcie Mordegona, za co bardzo wam dziękuję, bardzo, żeście to dobrze zrobili. Ja też zniknę. Ale tylko chciałem wam powiedzieć, pokierować was na tę ostatnią rzecz, chociaż tyle mogę zrobić, by odkupić swoje winy. I rozpływa się, znika, nie ma. Mędrczyni nie ma, Morkanta w ogóle. Udajemy się z powrotem do Heavens Above. Jeszcze wcześniej, podczas wcześniejszej wizyty, tam jeszcze to światło magiczne, którego użyliśmy do znalezienia tam rzeczy, oni nam je wcześniej dali. I też oświetlenie tym niesamowitym światłem dobrym, również nasi bohaterowie pozostali, zyskali dodatkowe poziomy. Przywraca to ich do poziomów
które do wysokich poziomów, jak główny bohater miał poziom 50 któryś, a wracając towarzysze mieli 30 któryś, to ci towarzysze wrócili, czy też zostali zupgrade'owani na 50 któryś znowu, żeby nie było potrzeby zbędnego grindowania do stanu, który mieliśmy sprzed cofnięcia się w czasie. I z postumentu, z murala, który jest, nie jest rozbity, bo wcześniej znaleźliśmy ten koło czasu, znaleźliśmy w ruinach, to teraz bierzemy to koło czasu, to samo koło czasu z tego murala, idziemy ponownie do wieży czasu, niestety skrzynki jak były otwarte, tak dalej pozostają otwarte, odwiedzamy strażniczkę czasu, która zaczyna sobie po rozmowie, w trakcie rozmowy z Sereną i Weroniką, zaczyna coś sobie przypominać, no instrument muzyczny, za pomocą którego przyzywamy latającego wieloryba. Ona mówi, no to nie wygląda tak, jak pamiętam. To tego i daje ten upgrade. Serena i Weronika grają melodię, która towarzyszy w Dragon Questach nam podczas podróży statkiem powietrznym, czy też stworem powietrznym, czy czymkolwiek. No, Dragon Quest jest to stwór. Dragon Quest, drobna dygresja, Dragon Quest 8, historia, sposób, w jaki zdobywamy latający transport, jest dość smutna. Może kiedyś będzie to, albo nie, teraz jest czas opowiedzieć, uwaga, spoiluję. Mianowicie musimy odnaleźć jajo Feniksa, bo Feniks no, martwi się o swoje młode, ale no, nie udaje nam się to. Nie udaje nam się to, to młode ginie, umiera i zostaje sam duch tego Feniksa i żeby podróżować po świecie Dragon Quest 8, przyjmujemy ten duch Feniksa, zmieniamy się w Feniksa, możemy podróżować po świecie. Dragon Quest 7 to był latający dywan, takie troszkę mniej dramatyczne, mniej nacechowane emocjonalnie, że tak powiem. I mając to wszystko, jeszcze w trakcie grania tej melodii, ten właśnie nasz latający wieloryb zmienia się w tę opancerzoną wersję, która jest w stanie dotrzeć do Kalasmosa. Jednak mówią nam tutaj, no fajnie, tylko jesteście za słabi, to nie wystarczy, tutaj w ruinach Dundrasilu, Zwardust, są tunele, są próby, lochy, dzięki którym możecie nabrać siły, sprawdzić swoją siłę, ale to jest ten moment. To jest ten moment, gdzie możemy literalnie wziąć, polecieć do głównego złego, spróbować z nim walczyć. Pewnie by zamiótł podłogę, więc raczej tego nie próbuję, ale otworzyło się mnóstwo dodatkowych questów. To jest ten endgame wreszcie, gdzie możemy robić dodatkowe questy, za co się ochoczo zabrałem. Najpierw pierwszy quest to jest odbudowanie wioski głównego bohatera, Cobblestone, Ishimura, jeśli dobrze pamiętam w oryginale, czyli no literalnie wioska kamienia, Cobblestone, tak. I musimy na prośbę Gemmy, naszej chyba niby dziewczyny, przyjaciółki z dzieciństwa, możemy poznajdować ludzi, którzy pomogą w odbudowie wioski, więc to jest pierwsza rzecz, którą zrobię. Jest jeszcze parę innych rzeczy, które mi zajmą sporo. Różne poradniki polecają też, żeby wziąć, pozdobywać sprzęt do zabijania metal slime'ów i dogrindować na tym poziom 99, co jest zawsze mile widziane. I dodatkowo będę jeszcze zbierał, bo w trakcie tych wykonywania tych przygód pobocznych można zebrać pozostałe tokul, które dadzą nam passwords do otwarcia pozostałych światów, brakujących części światów z poprzednich Dragon Questów i które pozwolą nam na dostęp do jeszcze jakiegoś opcjonalnego superbossa, dlatego tych questów jest naprawdę dużo, naprawdę jest co robić i tych questów raczej nie będę nagrywał, bo tego jest potężna ilość, tego to będzie grindowanie najpewniej godzinami, nie, dlatego to na razie zostawmy sobie, przerwijmy w tym momencie. Kolejne nagranie będzie, kiedy przejdę już grę, kiedy ubiję tego Kalasmosa, kiedy zabiję ostatnie zło, które zagraża światu, taką mam nadzieję, że to jest finałowy boss i wtedy najprawdopodobniej to będzie finałowy odcinek, oczywiście przed finałową walką, przed zakończeniem. Postaram się pokrótce opowiedzieć, jakie te questy wykonywałem, ale raczej nie za bardzo będę je nagrywał, bo to mnóstwo czasu
i miejsca na dysku zajmie, dlatego w tym momencie to jest ten moment przed finałową walką, gdzie trzeba się zatrzymać, na rzecz trzeba. Chce się zatrzymać, porobić swoje i dopiero wtedy ruszyć dalej. Dlatego ostatni najprawdopodobniej odcinek Dziennika Przygód po ładnych paru latach grania wróci, będzie troszkę później, tak mi się wydaje. Do zobaczenia i do usłyszenia w prawdopodobnie ostatnim już wydaniu odcinku Dziennika Przygód z grania, raportu z grania w Dragon Quest XI.